19 października wspominamy błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, prezbitera i męczennika. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku na Podlasiu we wsi Okopy w parafii Suchowola z rodziców Władysława i Marianny z domu Gniedziejko. W dwa dni po urodzeniu, 16 września, został ochrzczony w parafialnym kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli i otrzymał imię swojego stryja Alfonsa. Zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium w 1971 roku. W latach 1954-1965 Alek Popiełuszko uczęszczał do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w Suchowoli. W kościele parafialnym, odległym od domu o kilka kilometrów, od 11 roku życia był ministrantem i służył do mszy świętej codziennie przed lekcjami w szkole. Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 24 czerwca 1965 roku do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez 7 lat przygotowywał się intelektualnie i duchowo do przyjęcia święceń kapłańskich. Podczas tych studiów musiał odbyć 2-letnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej postawy alumna Popiełuszki, który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co był szykanowany przez tamtejsze władze wojskowe. Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było zniechęcanie żołnierzy kleryków do kontynuowania drogi powołania kapłańskiego. Po powrocie do seminarium musiał poddać się operacji tarczycy, leczył się też z powodu choroby serca. W pewnym momencie był w tak ciężkim stanie, że koledzy kursowi całą noc modlili się w jego intencji. Przeżycia w wojsku, choroba i pobyt w szpitalu bardzo zbliżyły go do kolegów oraz w szczególny sposób uwrażliwiło na potrzeby, cierpienia i krzywdy bliźnich. Stał się opiekuńczy i zatroskany, zwłaszcza o chorych. W dniu 12 grudnia 1971 roku otrzymał święcenia subdiakonatu, a 12 marca 1972 roku diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 28 maja 1972 roku w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej, najpierw w parafii Świętej Trójcy w Ząbkach koło Warszawy, gdzie pracował 3 lata, a następnie do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie. Po kolejnych 3 latach, 20 maja 1978 roku, został przeniesiony na wikariat do parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu, skąd 25 maja 1979 roku władza archidiecezjalna skierowała go do pracy duszpasterskiej przy kościele akademickim Świętej Anny w Warszawie. Prowadził tam konwersatoria dla studentów medycyny, organizował rekolekcje i obozy o charakterze rekolekcyjnym oraz kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji warszawskiej diecezjalnym duszpasterzem środowisk medycznych. Dnia 6 października 1981 roku podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi w domu zasłużonego pracownika służby zdrowia w Warszawie przy ulicy Elekcyjnej 37, urządzając tam własnym sumptem kaplicę i stając się na mocy nominacji kurialnej kapelanem. Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy księdza Jerzego Popiełuszki od 20 maja 1980 roku była parafia świętego Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent pomagał w pracy parafialnej i zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym. Między innymi kierował zebraniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu medycznego, pielęgniarek, oraz co miesiąc urządzał dla lekarzy spotkania modlitewne. Na podkreślenie zasługuje udział księdza Jerzego Popiełuszki w przygotowaniu 2 wizyt papieskich w ojczyźnie,
w 1979 i 1983 roku. W obydwu przypadkach, wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i służby bezpieczeństwa, był faktycznym przewodniczącym sekcji sanitarnej Komitetu Przyjęcia Jana Pawła II w Warszawie i ze swoją kilkusetosobową grupą medyczną roztaczał z ramienia kościoła opiekę zdrowotną nad uczestnikami pielgrzymek. Oddzielną kartę życia księdza Jerzego, która doprowadziła go do palmy męczeństwa, było jego bezkompromisowe zaangażowanie się w duszpasterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia się Solidarności, jak i później, gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu. Mimo szykan ze strony czynników państwowych i esbeckich oraz pomówień i oszczerstw w środkach masowego przekazu, był rzecznikiem i obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania, że zło należy zwyciężać dobrem. Prawdy te głosił wraz ze swym proboszczem, księdzem prałatem Teofilem Boguckim, przede wszystkim podczas nabożeństw za ojczyznę urządzanych w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu od czasu ogłoszenia stanu wojennego we wszystkie ostatnie niedziele miesiąca. Pierwsza taka msza święta została odprawiona 28 lutego 1982 roku. Serdeczne więzy księdza Popiełuszki ze światem pracy, zwłaszcza z pracownikami Huty Warszawa, zadzierzgnięte zostały w sposób niemal przypadkowy, ale opatrznościowy i nieodwracalny. Gdy w sierpniu 1980 roku doszło do strajku w Hucie Warszawa, 5 przedstawicieli tej huty przybyło do rezydencji arcybiskupów warszawskich, prosząc kardynała Stefana Wyszyńskiego, ażeby przyjechał do nich lub wyznaczył im jakiegoś kapłana do odprawienia mszy świętej. Twierdzili, że prawie wszyscy strajkujący wewnątrz huty są katolikami i pragną uczestniczyć w niedzielnej liturgii mszalnej, ale ze względu na sytuację nie mogą opuścić miejsca pracy. Była to pierwsza niedziela około godziny 8, kiedy strajkowały już Gdańsk, Szczecin i śląskie kopalnie. Prymas Polski, nie mogąc ze względu na inne zaplanowane zajęcia osobiście odprawić tej mszy świętej, zlecił swojemu kapelanowi, księdzu prałatowi Bronisławowi Piaseckiemu: poszukaj księdza. Ksiądz kapelan udał się niezwłocznie na pobliski Żoliborz do kościoła świętego Stanisława Kostki i propozycję pójścia do huty przedstawił pierwszemu napotkanemu kapłanowi, księdzu Jerzemu Popiełuszce. Ksiądz Jerzy chętnie przyjął propozycję i po porozumieniu się z proboszczem wyruszył do huty. Był to początek kolejnej formy jego duszpasterstwa. Duszpasterstwa, które zakończyło się jego męczeńską śmiercią. Kiedy w 1981 roku strajkowały uczelnie wyższe, ksiądz Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę duszpasterską nad studentami Warszawskiej Akademii Medycznej i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, gdzie protest miał dramatyczny przebieg. Kiedy 2 grudnia 1981 roku władze dokonały pacyfikacji Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie przy użyciu helikopterów i sprzętu bojowego, co stanowiło swoiste preludium do wprowadzenia za kilka dni stanu wojennego, ksiądz Jerzy był w gmachu uczelni. Władze komunistyczne nasiliły szykanowanie kapłana. Był wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i aresztowany. Przedstawiono mu nawet akt oskarżenia, w którym zarzucano mu, że działał na szkodę interesów PRL, ponieważ nadużywając funkcji kapłana, czynił z kościołów miejsce propagandy antypaństwowej. Sąd umorzył postępowanie w sierpniu 1984 roku. Prasa reżimowa nasiliła ataki, drukując liczne oszczercze artykuły mające skompromitować kapelana Solidarności. Opisywano rzekome nadużycia finansowe i skandale obyczajowe. Ksiądz Jerzy nie zaprzestał swojej działalności. Oprócz mszy świętej za ojczyznę zainicjował w 1982 roku pielgrzymkę robotników Huty Warszawa na Jasną Górę, która przerodziła się wkrótce w ogólnopolską pielgrzymkę ludzi pracy. W końcu władze zdecydowały się na ostrzejsze działania. 13 października 1984 roku milicja usiłowała doprowadzić do wypadku drogowego, w którym ksiądz Jerzy miał zginąć. Akcja ta nie powiodła się. Kolejną próbę podjęto kilka dni później.
kiedy późnym wieczorem dnia 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wydział do Walki z Kościołem, i uprowadzony. Stało się to na szosie w Górsku niedaleko Torunia. Niemal cudem ocalał kierowca, pan Waldemar Chrostowski, jedyny świadek bandyckiego porwania, który chociaż skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu i niezwłocznie powiadomił władze kościelne i społeczeństwo o dokonanym przez przedstawicieli władz komunistycznych bezprawiu. Nastało wtedy 10 dni modlitewnego oczekiwania na powrót kapłana w wielu świątyniach kraju, zwłaszcza w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Niestety, w dniu 30 października 1984 roku ze sztucznego zbiornika wodnego przy Tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało księdza Jerzego Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego ciała została przeprowadzona w Białymstoku, ale pogrzeb, zgodnie z wolą katolickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 1984 roku. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy kościele świętego Stanisława Kostki. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef Glemb, prymas Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset kapłanów oraz prawie milion wiernych, w tym setki pocztów sztandarowych spod znaku Solidarności z całego kraju. Przekonanie duchowieństwa i wiernych o męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki za wiarę spowodowało, że kardynał Józef Glemb, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski, wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny trybunał, który zajął się procesem beatyfikacyjnym księdza Jerzego. Proces ten na szczeblu diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 roku do 8 lutego 2001 roku. Następnie akta procesu zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej i poddane dalszym badaniom w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 roku w Warszawie odbyła się beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października, w dniu jego narodzin dla nieba. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej opatrzności uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności. Spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe, 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 Christe,